Buongiorno. Słuchajcie, idę dzisiaj zrobić rekonesans pod fotopułapkę i jak znajdę dobre miejsce, to być może ją nawet tutaj zostawimy. Jak widzicie, za mną zachodzi słońce, a może teraz tego nie widzicie, ale zachodzi. Mam jeszcze jakieś półtorej godziny do zachodu, więc mam nadzieję, że zdążę. Wyrwałem się dosłownie w ostatniej chwili. Cześć, mam na imię Mikołaj i prowadzę leśne poszukiwania, sprzątając las. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, koniecznie dołącz do przygody i zasubskrybuj kanał. Słuchajcie, jesteśmy na takich terenach, gdzie często spotykałem zwierzynę. Sarny, jakoś tam jelenie. Jest też tutaj pobuchtowane dość w pobliżu. Także mam nadzieję, że jakieś zwierzaki uda się tutaj uchwycić i że to będzie dobre miejsce na fotopułapkę. Są to takie też, nie wiem czy to widzicie, ale ja widzę teraz bardzo dokładnie ścieżki zwierzaków, więc one tutaj wędrują. Są tropy wcześniej zostawione, bardzo dużo racic. Tak jak powiedziałem, jest pobuchtowane tutaj i na drzewach, jeżeli dobrze pamiętam, też było tutaj sporo śladów. Także mam nadzieję, że miejsce wytypowałem całkiem nieźle, jak na pierwszy raz. Zobaczymy, czy w rzeczywistości się to sprawdzi. Ostatni raz byłem tutaj latem i powiem wam, że rzeczywistość teraz wygląda zupełnie inaczej i bardziej wtedy mi się to miejsce wydawało bardziej niedostępne niż teraz. No ale cóż, nie chodzi tu za wiele osób, jest to taki las przy drodze, otoczony z jednej strony rzeką, z drugiej strony szosą. Nie ma się za bardzo jak tutaj zatrzymać i żeby tutaj dotrzeć, trzeba naprawdę się nasilić, więc mam nadzieję, że nikt mi tej fotopułapki po prostu nie zwinie. Słuchajcie, już docieramy do pierwszych śladów zwierzaków i mam nadzieję, że to jest dobry znak. Tutaj widać ślady bardzo dobrze. Plecak sobie odłożymy. Bardzo dobrze widać ślady właśnie ocierania się zwierzaków, malowania błotem tego drzewa, jakiegoś tu czochrania się, być może nawet dzików. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy bajorko. Jest woda, taka mała rzeczka i one tutaj muszą często przechodzić i właśnie to robić. Kawałek dalej mamy porządne buchtowisko i to takie mocno zbuchtowane w poszukiwaniu czegoś. No więc ślady zwierzaków są. Być może rzeczywiście jest to dobre miejsce. Chodźmy dalej. Pokażę wam jeszcze, co tu ciekawego jest. I może znajdziemy jeszcze jakieś ślady zwierzyny. No i zamontujemy naszą fotopułapkę. Jestem bardzo ciekawy, co się uda złapać. Nawet tu jest jakieś świeże obgryzienie, zobaczcie, pobobrowe. Nie będę tam podchodził, bo to jest dosyć świeże obgryzienie, a tutaj jest woda, ale lekko przymarznięta. Powiem wam szczerze, że jak się już ma takie miejsce wytypowane, to trudno się zdecydować, gdzie taką fotopułapkę skitrać. Bo tyle jest miejsc, które wydają się być dobrym miejscem, a jak się ma tylko jeden sprzęt na ten moment, no to jest trudność pewna. O, tutaj kolejne miejsce, widzicie ścieżkę, gdzie zwierzaki przechodzą przez wodę prawdopodobnie i lądują tu po mojej stronie. Więc tutaj też jest takie bajorko i przejście, gdzie być może coś by się udało schwytać, co tędy przechodzi. Kolejne ślady malowania na drzewie.
ocieranki. Kolejne miejsce. Pień cały zdeptany, prawdopodobnie przebiegającym tędy jakąś tutaj chmarą, statkiem, chmarą jeleni albo właśnie dziczą rodziną. A tu mamy idealny bobrzy ślisk. Idzie w górę. Do czego? Do tego drzewa. Kto wie, może jeszcze nam się bobry tu uda schwytać. Zobaczcie, jaka robota. Już na końcóweczce to drzewo się trzyma. Już na końcóweczce. Tu już coś podjedzone. Tu jakieś nieśmiałe próby na drugim drzewie. Teraz zobaczcie ten hit. Zobaczcie, jak te bobry były zawzięte. Uwaga, pokazuję wam leżącą na ziemi gałąź. Zobaczcie. Cała obgryziona. Golutka. Golutka do samego końca. I widać dokładnie żłobienia ząbków. To były bobry. I to, kurczę, chłopaki się zawzięły. Docieramy do pięknego miejsca. Zobaczcie, jak to drzewo odsłoniło swoje korzenie. I tutaj nad wodą jest bardzo dużo tropów wyduszonych w ziemi. Próbuję ich nie ściskać, nie zadeptywać, ale jest ich tak dużo i są tak na tak zmarzniętej ziemi, że trudno tutaj coś rozpoznać. Chociaż akurat to wgłębienie nie wydaje mi się wgłębieniem dzika, tylko właśnie jakiegoś dużego zwierza. Być może nawet jelenia albo jakieś łani, bo to na sarnę za duże. Kurczę, trudno się zdecydować, bo mam jeszcze jedno miejsce. Tutaj to drzewo obok mnie. Z widokiem trochę innym, ale być może bliżej akcji jakiejkolwiek. Pokażę wam widok. Obróćmy kamerę. Proszę bardzo, to jest to drzewo. A tu jest cały teren, na którym może się coś dziać. Cały teren. Kamera ustawiona na przykład w ten sposób. O, może tutaj dużo nam pokazać. Jest tu bardzo dużo tropów, a niektóre z nich wyglądają jak naprawdę tropy jeleni. One są bardzo duże. I tu widać, na tym drzewie, na którym chciałbym zawiesić fotopułapkę, widać ślady malowania, ocierania się. A tu bobry, albo jakieś spałowanie przez właśnie jelonki. Także słuchajcie, miejsce wydaje się być konkret. Słuchajcie, jest nasza fotopułapka wyciągnięta z bateriami. 8 baterii ma to cacko. To trochę dużo. Zobaczymy, jak długo potrzymają. Włożyłem tu baterie zwykłe alkaiczne. Jest obrędowana w środku, także jakby ktoś znalazł, to mam nadzieję, że nie weźmie, a zajrzy na kanał i się dowie, co ciekawego robimy. Ustawiam na pozycję testową, żeby sprawdzić, jaki jest obraz i ewentualnie to skorygować, zanim przyczepię. Dobra, słuchajcie, siedzi ta nasza mała. Jest tutaj, jednak musiałem zdjąć rękawiczki do tych precyzyjnych prac. Jest już odpalona, także no mam nadzieję, że coś tutaj uda nam się fajnego uchwycić. Pewnie nocą, bądź wczesnym rankiem, bądź no, nad ranem, bądź wieczorem, bądź nad ranem. Zobaczymy.
Mam nadzieję tylko, że bobry nie zdecydują się dokończyć tego drzewa z moją fotopułapką na nim. No ale to już jest ryzyko, które chyba zawsze towarzyszy wszystkim, którzy zostawiają w lesie kamery. No trudno. Okej, moi drodzy, słuchajcie, mamy zamontowaną fotopułapkę. Mam nadzieję, że się coś uda nagrać. Zostawię ją tutaj na kilka dni, jeżeli wytrzymam i nie wrócę tutaj po jednym dniu. I oczywiście pokażę Wam wyniki mojej pracy. Jeżeli tutaj nie uda się nic upolować, też będziecie o tym wiedzieć i zmienimy po prostu lokalizację kamery. No mam nadzieję, że mi jej nikt nie zwinie. Do lutego i marca jeszcze trochę czasu, kiedy chodzi się po lesie, szuka zrzutów jeleni, więc mam nadzieję, że nikt tutaj w tym momencie nie przyjdzie. Ja Was zapraszam serdecznie do tego, żeby obejrzeć poprzedni odcinek, klikając gdzieś tutaj obok mnie, przeniesiecie się prosto do niego, a ja się z Wami żegnam i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się tym lasem.